rozrosną się ciekawe, w Rosji, ale może ciekawe, rosną wszędzie, tylko w Radio Maria dziadostwo leci z tego. Jeżeli chodzi o cudowni rosyjsko, czy ona, czy Rosja ale, że oni nie mają korzystać z czasem tych protestów, także swoich interesów. Wydaje mi się, że Rosja i Iran od iluś tam lat mają naturalne, naturalnie dobre kontakty oparte na kwestiach ekonomicznych, to znaczy i Rosja bardzo chętnie sprzeda broń Iranowi, szczególnie po zniesieniu sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także kwestia nadzoru programu atomowego irańskiego oraz współpracy przy budowie elektrowni atomowej, to są tematy, w których Rosja współpracuje z Iranem. I co więcej, jeżeli chodzi o postawę Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, to ona niewątpliwie spowoduje, że nic nie grozi Iranowi ze strony Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ w razie jakiejkolwiek propozycji zostanie ona zawetowana. Więc tutaj jednak nie upatrywałbym się specjalnego zaangażowania rosyjskiego w tej kwestii. Rosja myślę, że tradycyjnie będzie kierować się swoim interesem. Przy czym warto zauważyć, że długoterminowo zniesienie sankcji na Iran to jest jednak porażka rosyjska, ponieważ Iran będzie źródłem taniej ropy, taniego gazu. Iran nie jest państwem podległym Rosji, są jak najbardziej partnerskie. W związku z tym ciekawa teza, aczkolwiek nie sądzę, żeby Rosjanie mieli coś szczególnego do ugrania, przy czym Rosjanie też z naturalnych kwestii, powiedzmy to ustrojowych, z przyczyn ustrojowych nie będą popierali tych protestów. To w takim razie... Mówią, że to wewnętrzna sprawa irańska, co zresztą jest zgodne z tezą, jaka jest zawarta w Karcie Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pan publicysta specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej po Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@PolskieRadio24.pl. Odwiedź PolskieRadio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Autopromocja.